Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj nastał pierwszy dzień nowego sezonu. Tutaj już w tle odbieram nagrody za zdobytą rangę. Zasadniczo w dzisiejszym odcinku pewnie będzie dużo rzeczy do pokazania, więc w opisie i pewnie w komentarzu będziecie mieli rozpisany plan odcinka, co i kiedy się wydarzy. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Na początku może zwróćmy uwagę, jak się prezentuje nowe menu. Moim zdaniem wygląda to przyzwoicie, ale takimi pierdołami to się chyba później zajmiemy. Dobra, szybko zobaczmy, jak wyglądają nagrody za ten sezon. Moim zdaniem są one, no, takie nie za ciekawe. Osobiście pewnie nie będę ich używał, aczkolwiek, no nie wiem, każdy ma swoje gusty, jak komuś się podobają, jak ktoś się chce pochwalić rangą, to czemu nie? Z tego, co na szybko sprawdziłem, to jeszcze w Bakes modzie nie ma nowych przedmiotów, więc pewnie pokażę wam jakiś filmik z internetu czy coś. A teraz z rozpędu przejdźmy do karnetu. No i jeszcze przed zakupem karnetu szybko wam przypomnę, że mam swój kod twórcy, no i możecie mnie w ten sposób wesprzeć, jakiś tam procent od kredytów trafi na moje konto. Ja tutaj oczywiście od razu kupuję karnet premium, 1000 kredytów, czyli standardowa cena. Od razu powiem, że te wszystkie kredyty się wracają, jeżeli wbijamy bodajże 110 poziom Rocket Passa. Dostajemy na start takie autko, jak ono wygląda w ten oto sposób. Całkiem ładne. Pewnie w sobotę pojawi się test tego samochodu na kanale i wtedy będę mógł się o nim szerzej wypowiedzieć, ale mniejsza z tym, przelećmy na szybko przez wszystkie przedmioty. Pachołki. Generalnie fajnie, że w końcu jest jakiś motyw, nie neonowy czy coś takiego, tylko faktycznie wyścigowy. Ciekawe tutaj jest malowanie. Będę chyba tak na szybkości przelatywał, bo to nie jest zbyt ciekawa rzecz. Nie wiem, większość przedmiotów. O, malowanie do hamburgera, czy jak to się nazywa. No, coś takiego to auto. Ciekawe opony. Też swoją drogą nie widzę, żeby było zaznaczone, które przedmioty będą do trafienia jako malowane, ale podejrzewam, że będą do trafienia te wszystkie takie najciekawsze malowania oraz opony z karnetu premium, czyli w sumie standardowo. To malowanie wygląda ciekawie. Nie wiem, czy będę używał, ale nie wygląda źle. Wielki orzech na dach. Boost tego typu. Moim zdaniem jeden z ciekawszych boostów z karnetów. Chociaż i tak pewnie mało kto będzie go używał, bo prawdę mówiąc nie brzmi za dobrze. A wolary słuchowe też się liczą. Diamencik na dach to jak... Nie wiem, czemu mi się z Simsami kojarzy. Na razie to autko jest ładne, pozostałe przedmioty takie se. To coś, nie wiem dlaczego, ale mi się nawet podoba. Dodatkowo wygląda jak malowane na biało. Dlatego kolejny plus. Na te takie tytuły nie będę najeżdżał, no bo możecie je sobie przeczytać od razu. A jest to marnowanie czasu. Kolejne oponki, które... No nie no, ten środek jeszcze wygląda ok. To obramówka trochę jak z jakiegoś czołgu, z gąsienicy. Nie mam pojęcia, jak to inaczej określić, aczkolwiek nie wygląda to dobrze. Boost zasłaniający cały ekran, to ten też jest trochę bardziej negatywny. W ogóle co sądzicie o tym karnecie? O kurde, jaki ciekawy... Tak jakby black market, zapewne to będzie do każdego auta. To jest całkiem ładne. Nie wiem, czemu mi to wygląda na takie plamy z wirusa, ale może o tym nie będę gadał, bo jeszcze film zdejmą. Taka o bramówka do awatara. Jakieś tutaj nudne rzeczy. Oponki, które trochę za bardzo wystają, chociaż nie są złe i tak. Piosenki, które mam wyciszone przez prawa autorskie. W miarę taki podstawowy baner. Ślad spod opon. No, taki, nie wiem, czy ktoś go będzie używał. Średni. Malowanie, nie wiem jak będzie wyglądało na innych kolorach, ale też takie przeciętne. Czekaj, jest napis Apex? Jak widzicie, kolaboracja z kolejną grą będzie Apex Legends czy coś takiego. Tutaj w innym kolorze te same kółka co wcześniej. Takie tutaj malowanko, też średnie moim zdaniem. Ciekawe opony, takie dziwne trochę, beczki. Nie wiem jak to nazwać, może to są te takie z morza, Sea of Thieves. Też raczej dużo osób nie będzie ich używało. To wygląda strasznie rozpikselowane. Nie wiem, czy to przez jakieś moje ustawienia, czy po prostu ma walić po oczach. Malowanie do Feneka nie jest złe, prawdę mówiąc. Moim zdaniem wygląda całkiem przyzwoicie. Ślad spod opon. Ciekawy, aczkolwiek taki z jednej strony ciekawy, z drugiej dziwny. Opony raczej nie za ciekawe. Takiego typu malowanie jest praktycznie w każdym karnecie. To już się mi trochę znudziło. Bardzo podstawowy tutaj lakier. Nie wiem co z tym Apexem mają. Seria, chyba będzie jakaś kolaboracja. Tutaj ładniejsze opony, takie do formuły pasujące. Te opony mi się bardziej podobają. Jeszcze jakby miały takie felgi w środku, ale generalnie wyglądają spoko. Myślę, że jak się ładnego Feneka zrobi, czy tam jakiś inny samochód, to te opony mogą być całkiem przyzwoite. To malowanie mi się nie podoba, przynajmniej teraz to mi się nie podoba. To chyba jest do wielu aut już zrobione. Chyba wiele osób lubi takie malowanie.
ja bym nie używał. A tutaj taki turbo ślimak na oponach, też moim zdaniem tamte poprzednie są zdecydowanie lepsze. A to też takie bardzo podstawowe. No i co? O, eksplozja po golu! Jaka fajna! Dobra, to jest ładne. Nie wiem, czy to będzie w jakiejkolwiek malowanej wersji, bo w sumie nie wiem, czy cokolwiek by pasowało, ale to jest ładne. Mi się podoba. No i auto za 70 poziom. Moim zdaniem brzydszy niż za pierwszy. Ej, co jest? Za 70... Czemu za kolejne poziomy są pokazane przedmioty? Już malowane. Jakie... I co się stało? Jaki skam w ogóle? Ale głupota. No nie, ja myślałem... Dobra, zobaczymy od razu, jak wyglądają malowane rzeczy. Tak wygląda malowany wybuch, nawet trochę ładniej. Ale słabo, że od razu widać, co się trafi na jakim poziomie. Nie ma tego... Nie ma takiej loterii. Już widać, całkowicie od niej odchodzą. Ale to było takie fajne wrażenie, bo trochę zawsze się wydawało, że to zależy od szczęścia i tak dalej. Teraz już tak nie jest. Dopiero powyżej setnego poziomu. Nie wiem, czy potem się będzie automatycznie pokazywało, jakie będą przedmioty, czy już to będzie po prostu niespodzianka. No i dobra, pora na nagrody w turniejach. Pierwsze jest taki księżyc mini. Malowanie do Dominusa. No, szybko przelecę, bo chyba nie będą to zbyt ciekawe rzeczy, jak tak teraz patrzę. Chociaż to malowanie do Octana jest całkiem przyzwoite. Znowu jakieś piosenki, które mam wyłączone. Fajny baner, podoba mi się. Krokodyl w drzewie. Krokodyle drewno. No, takie myślę, że może to być najciekawsza rzecz z tych nagród. To mi się za bardzo nie podoba. Jak ktoś chodzi dużo na siłkę, to może będzie to jego odzwierciedlało bardziej. O kurde, jakie przesadzone. Ciekawe, ale też moim zdaniem nie będę tego używał. Boost. Kolorowy, sympatyczny, ale w grze im mniejszy, tym lepszy. Atak rekina. Ej! Jakie kozackie! Dobra, to jest fajne. To mi się podoba. Takie ślady za autem, które wyglądają jak atak rekina. To jest akurat też kolejna fajna rzecz. Pewnie mało osób będzie to używało, ale wygląda dobrze, ciekawie przede wszystkim. To jest średnie. To jest... Kurde, myślałem po miniaturce, że będzie gorsze i w sumie nie jest to ciekawe. Ten środek jest w miarę taki, nie wiem, raperski, czy tam po prostu przypomina mi złote łańcuchy, co niektóre osoby noszą na szyjach, ale obwódka zupełnie do tego, przynajmniej moim zdaniem, nie pasuje. Wybuch. No taki se. To oponki? Kurde, nie wiem co o nich sądzić, bo z jednej strony nie są złe, a z drugiej jakoś mnie nie zachwycają. Ale ciekawy połysk dajmy od tyłu, to jest w ogóle zaskakujące. Ciekawe, czy przy każdych ustawieniach graficznych to będzie tak fajnie wyglądało. Malowanie w miarę takie podobne chyba do, jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale wygląda naprawdę przyzwoicie. No i ostatnia rzecz, atomowy punkt. To mi się nie podoba. W ogóle ładne są te nowe ikonki w menu. Nie wiem, czemu nie mogę kliknąć na towarzyską. Okej, już mogę. Ale zdecydowanie lepiej wyglądają poszczególne tutaj tryby. Też ciekawostka jest taka, że dużo mniej zresetowało rangę niż w poprzednich sezonach. Nie wiem, czy Super Sonic Legend będzie na wyższym poziomie, czy po prostu będzie łatwiejszy do wbicia, ale coś tutaj zostało zmienione. Dodatkowo w ustawieniach teraz inaczej się wybiera FPS-y i można dać nielimitowane, co jest super różnicą w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej. Wcześniej trzeba było używać Backes Moda, czy tam bawić się w plikach, żeby mieć nielimitowane FPS-y. A teraz to zostało dodane bezpośrednio w grze. No i chyba ostatnia ciekawa zmiana. Otóż zostały zmienione wymiany i prawdopodobnie trade'y z innymi graczami. To jeszcze zaraz sprawdzimy. Od teraz widzimy dokładnie, ile możemy utworzyć przedmiotów danej rzadkości. Można też mieszać przedmioty różnych serii. Wtedy na przykład, jeżeli użyjemy dwa przedmioty z żadnej skrzynki, dwa ze skrzynki tutaj, jak się to nazywa, seria zupełny odlot i na przykład ostatnia rzecz będzie ze serii sezon drugi, to będziemy mieli po prostu kolejno 20% większe szanse na trafienie przedmiotu z danej serii z każdym dodatkowym przedmiotem tej samej serii. Jeżeli chcemy mieć pewność, żeby na przykład trafić coś z serii sezon drugi, musimy dać 5 przedmiotów sezonu drugiego. Tak to teraz będzie działało, ale na pewno jest to wielka zmiana na plus. Okej, generalnie wlazłem, zaprosiłem tutaj znajomego do wymiany. Z tego co widzę, to niczym się cokolwiek nie różni. Wszystko wygląda identycznie. Zobaczę, czy można dać tyle samo przedmiotów, co wcześniej na przykład. Tak, można dać tyle samo przedmiotów, więc jeżeli chodzi o wymianę z innym graczem, to absolutnie nic się nie zmieniło. Jedynie są teraz nowe limity. W zależności od tego, jaki macie level konta, możecie dać określoną liczbę kredytów oraz możecie zrobić określoną liczbę wymian, więc no taka zmiana, nie wiem w sumie co ma na celu, no bo niektórzy na niższym levelu po prostu kupują za gotówkę kredyty i też to może być problemem, jeżeli ktoś kupuje naprawdę drogie przedmioty, takie jak Alpha Boost. No ale cóż, w dzisiejszym odcinku to by było chyba na tyle. Ja się już z wami żegnam. Dajcie znać, co sądzicie o nowym sezonie. Elo, elo.